Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienia rent płatnych z góry, czyli stałych płatności dokonywanych na początku każdego okresu, gdy mamy zadanie o następującej treści. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych i do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza on wpłacać stałe kwoty płatne na początku każdego roku przez całe 5 lat trwania tej zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja roczna. Ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? Pytanie brzmi, ile wynosi renta? Renta, czyli stała płatność, tu akurat wnoszona na początku każdego roku. Co jest ważne, te 200 tysięcy złotych uznamy, że to jest kwota w przyszłości, czyli FVA. Jeżeli wiem, że kapitalizacja jest roczna, to stopa procentowa roczna nie musi zostać przeliczona na żadną inną, bo zgodna jest tutaj stopa procentowa z częstotliwością kapitalizacji. Kapitalizacja jest roczna i stopa procentowa naliczana jest rocznie. Jeżeli teraz nie wiadomo jest wysokość tej stałej wpłaty dokonywanej co okres i wiemy, że wartość przyszła, ale płatności dokonywanych z góry, zwróćcie uwagę, tu jest taki apostrof u góry, wynosi 200 tysięcy złotych, to wartość przyszła tyle wynosi. My wiemy, że mamy okres 5 lat i nic z tym nie trzeba zamieniać, ponieważ mamy kapitalizację roczną, czyli czas też musi być liczony w latach. Jak wiemy, stopa oprocentowania naliczana jest rocznie i odpowiedni wzór, który potrzebujemy zastosować, to wzór na wysokość rent, ale co ważne, płatnych z góry i na podstawie wysokości tej kwoty przyszłej z tym apostrofem, czyli zaznaczeniem, że są to płatności z góry. Gdy odpowiednio podstawimy zarówno kwotę tutaj naszej zbiórki, jaką chcemy otrzymać za okres 5 lat, oprocentowanie i to, ile będziemy mieć takich kapitalizacji dokonywanych, to wówczas otrzymujemy kwotę. I właśnie w tej wysokości będziemy musieli dokonywać, czy nasz student będzie musiał dokonywać co roku wpłat, żeby zebrać kapitał 200 tysięcy złotych za okres 5 lat. Teraz, jeśli chodzi o ostatni element, pozostaje nam napisanie interpretacji. Interpretacja może mieć następującą postać przykładową. Płatność stała powinna być w wysokości 29 781 zł i 36 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba.
Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.